Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na przegląd jesiennych zapachów do domu. Ja generalnie nie należę do miłośników jesieni, bo po prostu zwyczajnie nie lubię zimna. I kiedy przechodzimy z tej fazy letniej, gorących, upalnych dni w jesień, no zawsze mam takie uczucie, że szkoda, że to się już skończyło, kocham wiosnę, taką późną wiosnę, jednak tą dużą ilość słońca, ale oczywiście jesień ma też wiele plusów i można ją sobie w bardzo przyjemny sposób umilić. Moim sposobem na umilenie jesieni to są przede wszystkim zapachy do domu. Takie, z których mogę korzystać rano, ale też takie, które mogę odpalać, którymi mogę się otaczać w jesienne wieczory. No jak wiecie, jesienią wieczory są dłuższe, wystarczy zapalić świece, kominek, przykryć się ciepłym kocem, zrobić sobie aromatyczną herbatę i można spędzić miło ten czas. No i dzisiaj opowiem Wam o takich zapachach, które generalnie pojawiają się u mnie co sezon jesienny, o takich, które umilają mi poranki, ale też o tych, z którymi otaczam się w jesienne wieczory. No i oczywiście muszę zacząć od świec. Opowiem Wam dzisiaj, gdzie ja kupuję świece, żeby troszeczkę na nich zaoszczędzić i które świece tak naprawdę według mnie mają najmocniejsze aromaty, chodzi mi tutaj oczywiście o marki, i też zbyt szybko się nie wypalają. I zacznę od świecy, która zawsze pojawia się u mnie w jesienne wieczory, a jest to świeca z Zara Home o zapachu Dark Amber, i to jest typowy zapach jesienno-zimowy. Ciepły, otulający, mogłabym powiedzieć też taki odrobinę korzenny. No nie każdemu przypadnie do gustu, bo tutaj oczywiście jest kwestia tego, jakie wy lubicie aromaty, ale jeśli chodzi o takie zapachy otulające, właśnie ciepłe, to myślę, że Dark Amber, tak, Dark Amber, to będzie idealny zapach do domu. Jak widzicie, ja posiadam świecę w tej największej pojemności, która ma w środku trzy knoty, przez co też w miarę szybko się wypala. I wydaje mi się, że w tym roku Zara Home zeszła troszeczkę z cen tych świec, również w tych mniejszych pojemnościach, ale też zmieniła opakowania. Bo nie wiem, czy kojarzycie, jeszcze w zeszłym sezonie te opakowania były jaśniejsze i miały tutaj taką przykrywkę. Teraz już jej nie ma. Opakowania są w ciemnym szkle i też mam wrażenie, że zapach nie jest już tak intensywny jak kiedyś. Nie wiem, czy to jest prawda. Jeśli oczywiście kupujecie świece z Zara Home, to dajcie mi znać. Natomiast cieszę się, że cena tych świec jest odrobinę niższa, bo nie ukrywam, że wydać 100 zł na dużą świecę to dla niektórych może być wydatek, dosyć duży wydatek, a ja za tę świecę zapłaciłam coś chyba około 70 zł. Więc tak jak mi się wydaje, w zeszłym roku świece były około 90 zł, kosztowały około 90 zł. Te świece w mniejszej pojemności są w cenie około 40 zł. Też kupiłam sobie pod koniec lata taką mniejszą świecę z Zary i muszę Wam powiedzieć, że bardzo szybko się wypaliła. Ta natomiast jak na razie pali się stopniowo, ten zapach rzeczywiście roztacza się w domu, jest przepiękny, otulający, przyjemny, ale to jest zapach na wieczór. Nie do końca taki, którym można się właśnie otulać z samego rana. Chyba że lubicie takie mocniejsze zapachy, to wtedy wystarczy odpalić świecę na kilkanaście minut i później już ten zapach roztacza się w domu. Także polecam Wam kupowanie zapachów z Zara Home, zwłaszcza tych w tej ofercie tradycyjnej, czyli te świece, które zawsze są w każdym sezonie przez cały rok, bo oczywiście Zara Home też wypuszcza, jakby to powiedzieć, limitowane kolekcje świec i zapachów, które są tylko przez kilka miesięcy, później już ich nie dostaniecie i one też są w zdecydowanie wyższej cenie niż właśnie ta kolekcja. Dark Amber
piękny zapach. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was go zna i czy korzystacie ze świec z Zara Home. Przez wiele, wiele lat kupowałam świece Yankee Candle. Starałam się kupować je w tej średniej pojemności. Zapewne większość z Was zna doskonale te świece w takich przepięknych, fajnych słoikach zamykanych na górze. Nie kupowałam świec w tej największej pojemności, ponieważ zauważyłam, że nierówno się wypalają i nie wypalają się też do końca. Chociaż nie ukrywam, że świece z Yankee Candle mają naprawdę intensywne zapachy i te zapachy w aromatach zimowych wystarczy tylko odpalić na godzinę i w domu przepięknie nimi pachnie. Natomiast jest to kolejna półka świec, które są dosyć drogie, mimo tego, że marka Yankee Candle bardzo często robi taką miesięczną promocję zapach miesiąca, który jest o 20% tańszy. Tak mi się wydaje, że o 20% albo 25% tańszy. Ale w ofercie marki Yankee Candle macie również woski i tea lighty. Ja natomiast w tym sezonie postawiłam na inną markę, którą już dawno chciałam przetestować i jakoś tak zawsze przechodziłam obok niej obojętnie, troszkę się tam nią interesowałam, ale twierdziłam, no dobra, skoro kocham Yankee Candle, to nie będę zmieniać tej marki. No i wiecie co, w tym roku wybrałam się do TK Maxa i okazało się, że pojawiły się świece marki Kringle Candle. Marka bardzo podobna do Yankee, różniące się tak naprawdę opakowaniem. Zapachy w ofercie też mogłabym powiedzieć, że są zbliżone, chociaż nie jestem pewna, czy ich ilość jest taka sama, jeśli chodzi o Yankee, czyli mamy tak samo duży wybór. Cenowo mniej więcej te świece też wychodzą tak samo. Jak widzicie, ja mam tutaj dużą świecę, która w regularnej cenie kosztuje około 100 zł, 105 zł. Natomiast w TK Maxie możecie je kupić taniej i za tą dużą świecę zapłaciłam niecałe 75 zł. O, to są świece, które również mają tutaj takie zamknięcie, które ja bardzo, bardzo lubię, bo kiedy gaszę świecę, to nie lubię, kiedy unosi mi się w powietrzu dym. Wtedy bardzo szybko zamykam sobie świecę i nie mam z tym żadnego problemu. Mamy tutaj oczywiście dwa knoty i ja tę świecę już palę od kilku tygodni i muszę Wam powiedzieć, że ona bardzo fajnie się wypala, równo, nie ma problemu z tym, że gdzieś tutaj nierówno ta świeca się wypala, jak czasami bywało z Yankee Candle. Wypala się bardzo ładnie, pali się przez mniej więcej godzinę, a później ten zapach cudownie unosi się w powietrzu. Teraz mam odkrytą świecę i powiem Wam, że mi tutaj pięknie pachnie, ale zdecydowałam się na zapach vanilla latte, ponieważ jest to zapach idealny rano. Kawa, tak, to jest coś, co mnie budzi o poranku, co mnie stawia na nogi i kiedy wstaję wczesną godziną, bo jak wiecie, ja jestem rannym ptaszkiem i już mniej więcej godzina 5, 5:30, czasami 6, jestem na nogach, więc zanim zrobię sobie pierwszą kawę, to odpalam świecę, wtedy ten aromat zaczyna mi się unosić w powietrzu i bardzo przyjemnie mnie budzi. A tutaj mamy połączenie kawy z wanilią, więc jest to taki ciepły, przyjemny, otulający zapach, idealny na zimne poranki. Polecam Wam szczególnie, a tak naprawdę to polecam Wam odwiedzanie TK Maxa. Jeśli macie w swojej okolicy ten sklep, to zaglądajcie właśnie teraz na dział ze świecami, dlatego że dostaniecie ogromną ilość świec takich sezonowych, świec idealnych na jesień i zimę. Mamy tam wybór różnych marek, mniej znanych, tych bardziej popularnych, mamy Yankee Candle, mamy właśnie Kringle Candle, ale mamy też świece typu takiego, o, to jest świeca Devu Home. To nie jest marka, która jest dostępna w sprzedaży w sklepach stacjonarnych, natomiast w TK Maxie znajdziecie bardzo wiele świec właśnie tej marki, Devu Home. Przepiękne opakowania, tutaj mamy takie szklane zamknięcie, które wygląda troszeczkę jak, zobaczcie, jak taka pianka na kawie, kiedy czasami barista na cappuccino robi nam takie piękne wzory. O, i to jest zapach zdecydowanie najmocniejszy w tym sezonie, jeśli chodzi o moje mieszkanie. Zapach orzechowych pralinek. No i znowu nawiązujący do jesieni. Obłędny zapach. Tutaj wyczuwam właśnie orzechy,
czekoladę, cynamon, odrobinę kawy, tej wanilii, coś wspaniałego. Świeca, która ma również dwa knoty, ale jak możecie zauważyć, ona niestety już nie wypala się tak dobrze jak Kringle Candle, czyli nierównomiernie. I takim moim sposobem, nie wiem czy znacie ten sposób, jeśli chodzi o świece, żeby one ładnie się nam wypalały, to jest przygotowanie sobie takiego okrycia na słój z folii aluminiowej. Przez co też robimy sobie taki na górze dzióbek. Muszę Wam kiedyś to pokazać w jednym z moich daily vlogów, vlogów tygodniowych, jak ja to mniej więcej robię, żebyście też wiedzieli, jak sobie poradzić z taką świecą, która nierównomiernie się wypala. Ja specjalnie na potrzeby tego filmu zostawiłam, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No i właśnie, kiedy sobie tutaj obkręcimy tą folią nasz słój i zrobimy sobie taki dzióbek na górze, wtedy to ciepło zbiera nam się pod tą folią aluminiową, przez co też bardzo ładnie nam się tutaj wszystko topi. Pokażę Wam to, bo to jest świetny sposób na w pełni wykorzystanie świec w domu, żeby też zaoszczędzić oczywiście na pieniążkach. No i ta świeca to jest coś wspaniałego właśnie na jesień, myślę, że na zimę również. Ja za nią zapłaciłam, już Wam mówię, 49,99, czyli niecałe 50 zł, a mam tutaj tak samo dużą pojemność jak w przypadku Kringle Candle. No zobaczcie, nawet bym powiedziała, że jest tutaj tego więcej, więc polecam Wam sprawdzanie oferty w TK Maxie, bo możecie zaoszczędzić na świecach, kupić duże, pięknie pachnące świece, które na długo Wam wystarczą w bardzo dobrych cenach. Oczywiście warto przeglądać sklepy internetowe, oferty sklepów, które mają świece w sprzedaży, bo tam też możecie dostać w dobrej cenie i w jakichś promocyjnych cenach, ale oczywiście TK Maxx moim zdaniem bije wszystkie sklepy na głowę. Zresztą teraz w okresie jesienno-zimowym mamy cały dział dyniowych świec, tak bym powiedziała, czyli tych aromatów takich kojarzących nam się z jesienią, z zimą, ciepłych, intensywnych, i wystarczy, że odpalicie taką świecę naprawdę na kilkanaście minut, no maksymalnie do tej godziny, a w całym mieszkaniu pachnie przepięknie. Świece to oczywiście nie wszystko i teraz pokażę Wam taką opcję dla osób, które nie mają aż tak dużej gotówki, żeby wydawać na świece, ale też chciałoby, żeby ich w domu pięknie pachniało. To jest taka opcja. Kominek, tea light i coś, co tutaj nam się będzie rozgrzewało, roztapiało i ulatniało przepiękny zapach. Wspominałam Wam już o woskach, które możecie kupić od Yankee Candle i to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo te woski dostaniecie w cenie około 10 zł maksymalnie, w zależności gdzie będziecie je kupować i w zależności od tego, jaki mamy sezonowy zapach, który z nich jest najpopularniejszy, a woski mają to do siebie, że są zdecydowanie miękkie i można je podzielić na kilka części, więc ja osobiście nie polecam Wam wkładanie całego wosku do kominka i od razu go wypalanie, tylko podzielić go sobie na kilka części. I ten zapach i tak jest intensywny i tak mocny, że będzie przepięknie roztaczał się w domu. Ale jednym z moich ulubionych zapachów, jeśli chodzi o jesień i zimę, to będzie znowu kawa. I tym razem espresso. Warm Espresso od Bomb Cosmetics. To są woski, które dostaniecie w sklepie Aromatella. W bardzo fajnym rozwiązaniu, bo mamy tutaj, zobaczcie, takie plastikowe opakowanie, z którego niesamowicie łatwy sposób wyciąga nam się wosk. Oczywiście też możecie go podzielić sobie na kilka części. Te woski od Yankee Candle są pakowane w folię i przyznam Wam się szczerze, że czasami jest to kłopotliwe, bo wosk nam się kruszy, nie możemy go gdzieś przechowywać, ten zapach nam się też ulatnia, a tutaj mamy fajne wykorzystanie, bo kiedy podzielimy sobie wosk na kilka części, możemy go zamknąć i on dalej utrzymuje swój zapach. Warm Espresso. To już jest typowy zapach kawy, taki zapach, który naprawdę pobudzi Was o poranku. Także jeden z moich ulubionych. Przejrzyjcie sobie koniecznie ofertę tych wosków na stronie Aromatelli, bo jest ona całkiem pokaźna i można też kupić woski takie już malutkie, które też można ze sobą łączyć w bardzo fajny sposób, a zapachy są przepiękne i bardzo długo utrzymują się w powietrzu.
I zdecydowanie najkorzystniejsza opcja, jeśli chodzi o kominek, ale też powiem Wam, że najwygodniejsza. To jest coś, co odkryłam kilka lat temu i w czym się absolutnie zakochałam. Mam na myśli granulki. Kiedyś Wam o tych granulkach opowiadałam. To są takie maleńkie, perfumowane kuleczki, które również wsypujemy tutaj do kominka. Nie musimy ich absolutnie niczym zalewać. One się nie roztapiają, ale pod wpływem ciepła zaczynają roztaczać w powietrzu przepiękny zapach. I to, co je wyróżnia i co jest zdecydowanie na ich plus, jeśli chodzi o porównanie wosków i takich granulek, to to, jak później czyścimy kominek. Bo jak wiecie, wosk, który nam się wypala, później zastyga nam tutaj na górze naszego kominka i musimy go wyciągnąć. Żeby go wyciągnąć, najlepiej włożyć kominek do zamrażarki na mniej więcej godzinę, półtorej. Wtedy ten wosk nam stwardnieje i bardzo łatwo jest go, można go podhaczyć czy widelcem, łyżeczką i on wtedy nam odpada z tego kominka. No ale taki kominek też się brudzi po wosku. Natomiast jeśli chodzi o granulki, nie ma z tym absolutnie problemu, bo po prostu wypalone granulki wyrzucamy do śmieci. I taki mój zapach, który jest i towarzyszy mi praktycznie zawsze, co roku, i moje absolutne odkrycie i hit od wielu, wielu lat, to jest zapach granulek o nazwie Angel Wings. I pewnie część z Was teraz się domyśli, o co chodzi. Tak, to jest zapach, perfum Thierry Mugler Angel. Dla wszystkich miłośniczek tych perfum, tego zapachu, polecam Wam te oto granulki. One pachną tak samo jak perfuma, są tak samo intensywne, to jest identyczny, ten sam aromat. Wystarczy ich odrobina, dosłownie łyżeczka do kominka i będziecie otaczać się zapachem Waszych ulubionych perfum. Także gorąco Wam polecam, ale pokażę Wam też jeszcze dwa zapachy, do których lubię wracać w okresie jesiennym. I pierwszy z nich, mam już tutaj puste opakowanie, musicie mi to wybaczyć, ale specjalnie zachowałam, żeby Wam pokazać. To jest Black Orchid, też granulki. I to jest zapach, który bardzo przypomina perfumy Toma Forda, Black Velvet, Black Orchidea, chyba tak się nazywają. Słuchajcie, identyczne. Identyczny zapach jak Tom Ford. Czyli macie teraz, tadam, dwie opcje zapachowe perfumowe u siebie w domu. Albo Angel, albo Tom Ford. Przepiękny zapach. Ten jest zdecydowanie taki bardziej, bym powiedziała, subtelny niż zapach Angel, ale oczywiście trzeba sobie powąchać, nie każdy te zapachy pokocha. I jeszcze jeden aromat, jeśli chodzi o granulki, bardzo słodki, ale też bardzo przyjemny na jesień i zimę, to jest połączenie czekolady i pomarańczy. Aż zrobiłam się głodna, powiem Wam. Przepiękny zapach. Naprawdę pomarańcza połączona z czekoladą i to czuć w powietrzu. Zawsze kiedy odpalam te granulki, wszyscy się mnie pytają, czy ty robisz jakąś gorącą czekoladę? No nie, to są granulki. I jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o granulki zapachowe, to to, że one bardzo dobrze wychodzą, jeśli rozmawiamy o cenie. Cena i wydajność, bo w przypadku wosków płacimy za niecałe 10 zł za jeden wosk, który starczy nam na kilka razy. Jeśli chodzi o granulki i ich intensywność w zapachach, to jedno takie opakowanie, mamy tutaj pojemność 180 gramów, łyżeczka, dosłownie łyżeczka do kominka i teraz wyobraźcie sobie w cenie około 10 zł, a czasami około 15 zł, bo to też zależy od zapachu, dostaniecie kilka przyjemnych wieczorów lub też przyjemnych poranków, a nawet bym powiedziała kilkanaście, bo ten produkt jest niesamowicie wydajny, więc warto się zastanowić, czy zainwestować w wosk, czy może w takie granulki. Jeśli jeszcze ich nie testowaliście i nie znacie tego produktu, to ja Wam gorąco polecam, bo to jest naprawdę fajna opcja do domu, jeśli chodzi o zapachy, a też w sklepie Aromatela znajdziecie ich ogromną ilość różnorodnych, pięknych zapachów, które mogą Wam umilić jesienno-zimowe wieczory lub też poranki.
Teraz już wiecie, jak pachnie u mnie w domu, jeśli chodzi o ten aktualny, obecny okres. Zimą te zapachy odrobinkę się zmieniają. I tutaj moje pytanie do Was. Czy chcielibyście zobaczyć taki film na moim kanale już w tym okresie zimowym, kiedy pokażę Wam, jak pachnie u mnie zarówno przed świętami Bożego Narodzenia, czy też w styczniu, w lutym, jakie to są aromaty, jeśli chodzi o moje mieszkanie. Dajcie mi koniecznie znać. No i czekam też na Wasze komentarze, jak u Was pachnie w domu. Czy należycie do miłośników świec? Jeśli tak, to w jakie marki inwestujecie i jakie świece sprawdzają się u Was najlepiej? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mamy Bath & Body Works. Przepiękne świece, które mają absolutnie niesamowite zapachy. Utrzymują się bardzo długo w powietrzu, ale są to świece bardzo drogie i też nie są ogólnodostępne w Polsce, bo sklepów Bath & Body Works mamy zdecydowanie za mało, przynajmniej ja tak uważam, że jest ich za mało, a te świece są dosyć drogie, warto kupować je na promocji, na wyprzedażach, no ale wtedy już wybór tych zapachów jest zdecydowanie mniejszy. Wiem, że też wiele osób korzysta ze świec z H&M Home. Ja przetestowałam i u mnie te świece się absolutnie nie sprawdzają. Według mnie to są pieniądze wyrzucone w błoto, dlatego że te świece nie mają tak przyjemnych, długotrwałych zapachów w stosunku do ich ceny. Jest też taka półka cenowa, która mnie zabija, ale podobno są świetne, jeśli chodzi o zapachy. Mam tutaj na myśli świece Jo Malone. Powiem Wam, że chciałabym kiedyś wypróbować taką świecę, ale jest mi szkoda wydać na nią 200 zł, bo wiem, jak świece szybko się wypalają. I słyszałam bardzo pozytywne opinie na ich temat, że te świece długo się utrzymują, że wystarczy zapalić je tylko na chwilę i ten zapach bardzo długo utrzymuje się w powietrzu. Ale no wybaczcie, chyba jednak 200 zł za cenę to jest dla mnie zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że ja lubię otaczać się różnymi zapachami w pomieszczeniu. Jak widzicie, mam trochę tych świec, mam trochę granulek, mam jakieś woski, lubię je zmieniać, no nie wiem. Może kiedyś wypróbuję świece od Jo Malone, może ktoś mi sprezentuje, zobaczymy. Na razie nie mogę Wam nic na ten temat więcej powiedzieć, ale jeśli Wy macie opinię na temat świec Jo Malone, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film, mam nadzieję, że Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!